witaj, z tej strony Mariusz. Zapewne oglądasz to nagranie, ponieważ chcesz się wybrać pierwszy raz na siłownię, ale nie wiesz, jak się na to zabrać. Dlatego trafiłeś idealnie, bo teraz dowiesz się, co zrobić, co ze sobą zabrać oraz jak się zachowywać, aby czuć się tam bezpiecznie oraz miło spędzić ten czas. A więc tak, zabieramy ze sobą buty, strój sportowy, ręcznik, klapki oraz wodę, aby odpowiednio nawadniać swój organizm. Co prawda można ją dostać na każdej siłowni, jednak radzę ją dobrać ze sobą, aby nie fundować sobie dodatkowego stresu. Wyobraź sobie, że jesteś teraz na nowej siłowni i pierwsze, co powinieneś zrobić, to poszukać tam trenera, podejść do niego, przedstawić się, powiedzieć, że jesteś osobą początkującą i to nie jest żaden wstyd. A taki trener będzie mógł wtedy otoczyć Cię indywidualną opieką i pokazać Ci, jak wykonywać poprawnie dane ćwiczenia. Wiem, bo sam jestem trenerem i często zdarza się tak, że przy dużym natłoku ludzi początkująca osoba wchodzi gdzieś tam cichutko na siłownię sobie, na bieżnię i ona wtedy nie wie, co robić i szybko się zniechęca. Dlatego odradzam takie coś. Każdy trening rozpoczynamy od 5-10-minutowej rozgrzewki. Do tego możemy wykorzystać rowerki, maszyny eliptyczne, bieżnie. Należy jednak pamiętać, że rozgrzewka ma na celu pobudzić i przystosować nasz organizm do dalszej pracy. Dlatego nie wykonujemy tutaj żadnych sprintów, a tym bardziej nie doprowadzamy, aby łapała nas zadyszka, tylko lekko się rozgrzewamy. Następnie dobrze by było zrobić jakieś wymachy rąk, krążenia, aby rozgrzać staw barkowy, staw łokciowy, jakieś lekkie przysiady, aby uchronić nas przed kontuzją. I przechodzimy do treningu właściwego. I tutaj polecam zrobić po jednym ćwiczeniu na każdą grupę mięśniową, zaczynając od największej do najmniejszej, z tym, że nogi zrobić na końcu. Czyli jakby to wyglądało według mnie. Plecy. Ściąganie drążka wyciągu górnego. Klatka. Wyciskanie na maszynie Hammer. Barki. Wyciskanie na maszynie Hammer. Biceps. Zginanie przedramion z drążkiem na wyciągu dolnym. Triceps. Prostowanie przedramion na wyciągu górnym, nogi, wypychanie na suwnicy i brzuch, spięcie na maszynie. I każde ćwiczenie wykonujemy w dwóch seriach po 15-20 powtórzeń. Ciężar dobieramy indywidualnie. Ja jednak radzę zacząć od najmniejszych, ponieważ naszym celem jest zapoznanie się z maszynami oraz pobudzenie troszeczkę naszych mięśni do pracy, a nie niepotrzebne forsowanie się oraz obciążanie na pierwszym treningu. Nie radzę również brać przykładu, to znaczy ćwiczyć tak jak osoby zaawansowane, ponieważ na to jeszcze przyjdzie czas, a póki co iść sobie spokojnie, powoli swoim tempem. Mam nadzieję, że teraz już będziesz wiedział, jak postępować, co ze sobą zabrać na siłownię, jak się zachowywać oraz co zrobić, aby czuć się bezpiecznie i miło spędzić ten czas. Jeżeli nagranie było przydatne i chciałbyś więcej takich materiałów, daj łapkę w górę, zostaw komentarz poniżej, o czym byś się chciał dowiedzieć, a ja postaram się nagrać o tym filmie.